Prziczałem, witam szanownych widzów zebranych przed monitorami. I nie przedłużając, dzisiejszy film będzie poświęcony historii wyjątkowego karabinu samopowtarzalnego M1 Garant, który, choć sam dość krótko królował na polach bitew, to doprowadził do rewolucji, w wyniku której współczesne pole bitwy wygląda tak, a nie inaczej. Serdecznie zapraszam. W trakcie I wojny światowej, gdy Amerykanie dołączyli do walki i wysłali swoich dzielnych chłopców do Europy Zachodniej i ci zostali zmieleni przez ludzką maszynkę do mięsa frontu zachodniego, bardzo szybko rozpoczęto w ojczyźnie pracę nad stworzeniem nowoczesnych systemów uzbrojenia w absolutnie wszystkich rodzajach broni po to, żeby amerykańscy dzielni chłopcy jak najszybciej rozprawili się z Hunami no, i jednocześnie, żeby nadrobić pewne zapóźnienia technologiczne względem innych krajów na świecie i zagwarantować należytą mocarstwową pozycję Ameryki w przyszłości. Zaczęto produkować zarówno własne konstrukcje, jak i analizować i porównywać konstrukcje zagraniczne. I w największym arsenale Stanów Zjednoczonych, w miejscowości Springfield, gdzie produkowano karabiny czterotaktowe dla amerykańskiego wojska. Znalazł się pewien młody i bardzo obiecujący konstruktor kanadyjskiego pochodzenia, mówiący pierwotnie po francusku, urodzony w Quebecu Jean Conscius Garand. Jeszcze gdy był dzieckiem, zmarła jego matka, i wtedy ojciec z resztą dzieci przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych, żeby znaleźć pracę i jakoś wiązać koniec z końcem. Młody John, bo został przechrzczony na Johna Garandaż w Ameryce. Musiał bardzo szybko nauczyć się języka angielskiego, bo w domu mówiono po francusku. A że realia były bardzo trudne, to angielskiego uczył się pracując w fabryce tekstyliów jako dziecko. Można więc śmiało powiedzieć, że miał bardzo trudne i wymagające dzieciństwo. Kiedyś przypadkiem trafił do wesołego miasteczka, gdzie była objazdowa strzelnica. I tam strzelanie do celu tak go zafascynowało, że ta pasja zaczęła w nim kiełkować i się rozwijać. Aż w 1917 roku, kiedy Amerykanie dołączyli do I wojny światowej i wysłali swoje wojska do Europy, gdy okazało się, że amerykańska armia nie ma całej masy różnego uzbrojenia niezbędnego do prowadzenia nowoczesnej wojny. Stanęli przed dylematem, czy kupić od Francuzów ich lekkie karabiny maszynowe Shosho, czy opracować własny lekki karabin maszynowy. I jednym z wielu ludzi, którzy odpowiedzieli na wezwanie ojczyzny i opracowało własny lekki karabin maszynowy. Był John Garant. Wojna jednak się skończyła. Jego projektu nie udało się przekuć w prototyp. Na co za tym idzie i co jest oczywiste, nie wziął udziału w walkach. Ale w arsenale w Springfield dyrektorzy byli na tyle zafascynowani tym młodym i zdolnym człowiekiem, który sam z siebie opracował lekki karabin maszynowy, że postanowiono go zatrudnić w arsenale, żeby zobaczyć, co jeszcze uda mu się w przyszłości skonstruować. No i ze współczesnej perspektywy czasowej wiemy, że to była bardzo dobra decyzja. W zbrojowni Springfield pracował specjalny zespół, mający na celu znalezienie nowego podstawowego karabinu dla żołnierzy piechoty armii amerykańskiej. Karabinu, który w porównaniu z poprzednimi konstrukcjami miał mieć jedną szalenie istotną zmianę być samopowtarzalnym. Opracowano założenia, wedle których amerykańscy żołnierze mieli być wyposażeni w broń, która wymaga mniej obsługi, a jednocześnie daje większą siłę ognia. Stała za tym bardzo ciekawa filozofia, idealnie pokazująca, jak wielkie piętno odcisnęła I wojna światowa na psychice ludzi, którzy brali w niej udział. Otóż Amerykanie bardzo cwanie sobie wykombinowali, że jeśli karabin zamiast robić klityk i klak, będzie robił pang, 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 to będzie strzelał cztery razy szybciej, niż gdyby strzelał przy ręcznej pracy na zamku. A skoro będzie strzelał cztery razy szybciej, to zamiast wysłać czterech żołnierzy na wojnę, którzy mogą zginąć, to trzech z tych żołnierzy, będących jednocześnie wyborcami w trakcie wyborów, bezpiecznie sobie zostanie w domu, będzie pracować, uczyć się, cieszyć, no i chodzić na wybory. A ten jeden. Który nie będzie poborowym, tylko będzie ochotnikiem bądź żołnierzem zawodowym, weźmie swój karabin samopowtarzalny, pojedzie gdzieś tam w świat, gdzie trzeba zrobić porządek, pozabija wszystkich złych ludzi za czterech i wróci do domu jako bohater. Amerykanie założyli, że zwiększenie siły ognia pojedynczego żołnierza spowoduje, że będzie można mieć mniej żołnierzy, bo co za tym idzie mniej ich zginie na wojnie, a w czasie pokoju Będą znacznie tańsi w utrzymaniu, bo będzie ich potrzeba mniej. Zaczęli więc szukać w konstrukcjach zagranicznych, lecz w tamtej epoce konstrukcje samopowtarzalne, choć powstawały, to były na bardzo wczesnym, prymitywnym etapie rozwoju. Były drogie, skomplikowane w konstrukcji, wrażliwe na zanieczyszczenia i zawodne. Nie nadawały się jako podstawowy karabin piechoty, były wciąż na etapie ciekawostki. I właśnie wtedy do zespołu dołączył John Garand, który miał pomysł, żeby stworzyć karabin, który będzie wykorzystywał część gazów prochowych, wydostających się przez lufę, do odprowadzenia ich przez boczny otwór w lufie, gdzie one będą naciskać na tłoczysko, które to dzięki właśnie tej energii i ciśnieniu gazów cofnie się i automatycznie przeładuje karabin bez udziału rączki strzelca. Brzmi znajomo. Dziś jest czymś oczywistym, a to właśnie John Garant wprowadził go na masową skalę. Uznali, że trzeba zwiększyć siłę ognia żołnierza. Zwiększyć siłę ognia. Zawsze. Garant pracował nad rozwinięciem tej koncepcji przez 15 lat. Przez całe te 15 lat musiał doszlifowywać tę konstrukcję tak, żeby stała się tania, prosta w produkcji, a jednocześnie na tyle niezawodna, by można było wyprodukować kilka milionów sztuk jego karabinu, dać każdemu żołnierzowi armii amerykańskiej i żeby ten karabin nigdy go nie zawiódł. A tu niestety musiał się mierzyć z amerykańskim betonem, który był szaleńczo wręcz przyzwyczajony do karabinów czterotaktowych. Mimo problemów z betonami udało się ich przekonać i w 1932 roku opatentowano M1 Garand. Przez jakiś czas jeszcze były problemy z przekonaniem wojska do nowej konstrukcji, ale generałowie patrząc co wyrabia się w Europie oraz Azji i dobrze wiedząc, czym to pachnie, przyspieszyli przezbrojenie armii na nowy karabin. Tym sposobem na początku wojny czterotaktowe M1903 Springfield były na szerszą skalę używane jedynie w piechocie morskiej, którą także przezbrojono na nowe karabiny. Do końca wojny wyprodukowano prawie 5 milionów garandów, a tu możecie podziwiać egzemplarz, który najprawdopodobniej zjechał z taśmy produkcyjnej w trakcie wojny i jeszcze zdążył wziąć udział w działaniach w Europie. Pierwotnie chciano użyć amunicji w kalibrze 276, lecz ostatecznie wybrano nabój w kalibrze 30. Generał MacArthur, pełniący wtedy funkcję szefa armii, wybrał go dlatego, że magazyny były wypchane po brzegi starego typu pestkami i trzeba było jakoś je spożytkować. Od 1933 do 1940 roku ciągle wprowadzano poprawki do projektu, by usunąć problemy eksploatacyjne. I uprościć produkcję. Armia amerykańska była pierwszą armią, która całkowicie zastąpiła karabiny czterotaktowe samopowtarzalnymi. Karabin M1 rozładowany ma trochę ponad 4 kg masy, jest długi na 1100 mm, a jego lufa ma około 609 mm długości więc podobnie do standardowych karabinów czterotaktowych. Innowacją jest mechanizm samopowtarzalny. Działa poprzez odprowadzenie części gazów prochowych przez boczny otwór w przewodzie lufy. Dziś to jest standard, lecz wtedy na tle innych karabinów stworzyć taki mechanizm, który się nie rozleci nie zatnie, było wyzwaniem. Zamek reguluje się przez obrót za pomocą dwóch symetrycznych rygli umieszczonych w przedniej części trzonu zamkowego. Poniżej zamka jest mechanizm uderzeniowo-spustowy typu kurkowego, połączony z gniazdem magazynka. Broń zasilana jest klipsami z ośmioma nabojami w każdym. Po Ostatnim strzale klips jest wyrzucany z charakterystycznym dźwiękiem, a podajnik blokuje zamek i suwadło w tylnym położeniu, dzięki czemu broń jest gotowa do załadowania nowym klipsem. Bardzo popularny jest mit, że to charakterystyczne ping po oddaniu ostatniego strzału. Mogło przeciwnikowi zdradzić, że żołnierz właśnie przestał strzelać, bo skończyła mu się amunicja, ale uwierzcie mi, w praktyce, kiedy kilku żołnierzy strzela do Was, a Wy jesteście kilkadziesiąt do kilkuset metrów od przeciwnika, nie wychwycicie tego dźwięku i na nic Wam się to nie przyda. Celownik w garandzie jest przeziernikowy, co na początku dla ludzi przyzwyczajonych do szczerbinek tworza pewne problemy, ale jak już się przyzwyczaicie, to ten celownik z manipulatorami do zmiany elewacji adekwatnie do dystansu i wiatru oraz intuicyjny sposób celowania są zdecydowanie. Lepsze od zwykłej szczerbinki. Oddając 30 strzałów na minutę, ładując po 8 naboi w ładowniku i prowadząc ogień strzał za strzałem na dystansie do 400 metrów, Amerykanie mogli wyjść zwycięsko z każdego starcia z Japończykami i Niemcami, którzy wciąż używali karabinów czterotaktowych. Co do ładowania zaś, skrzaniono tylko jedną rzecz. Po ostatnim strzale zamek zostaje w tylnym położeniu, ale gdy pakujecie nowy ładownik i nieostrożnie załadujecie go kciukiem w dół, to zamek ruszy do przodu i przytrzaśnie Wam kciuk. Efekt ten nazwano kciukiem Garanda i uczono żołnierzy specjalnego sposobu trzymania zamka w trakcie przeładowania, żeby nie załadować razem z nabojami własnego palca. Kontakt z tak przytłaczającą siłą ognia na polu bitwy zmusił przeciwników żołnierzy amerykańskich, do opracowania własnych rozwiązań. Armia niemiecka już wcześniej w trakcie operacji Barbarossa na froncie wschodnim spotkała się z radzieckimi karabinami SWT-40, które także były samopowtarzalne, bardzo celne i niezawodne. Na bazie doświadczeń z frontu wschodniego opracowali własny karabin G43, który czerpał konstrukcyjnie z karabinów radzieckich, ale był niemiecką konstrukcją. Za to znacznie poważniejszego szoku doznali Japończycy. Oni byli przyzwyczajeni do walki w Chinach, tam wychowali na polu bitwy całą generację żołnierzy i dowódców, przyzwyczajonych do tego, że przeciwnik jest gorzej uzbrojony, gorzej wyszkolony i nie jest w stanie postawić skutecznej zapory ogniowej. Walcząc z Amerykanami, natrafili na istną ścianę ołowiu i nawet najszybsza szarża Banzai i nawet najlepszy karabin Arisaka w ręku najlepszego strzelca. Nie był w stanie wygrać z amerykańskimi żołnierzami piechoty morskiej, którzy może i strzelali mniej celnie, ale za to dużo częściej. Japończycy, zamiast skupić się na rozwijaniu własnej rodziny karabinów samopowtarzalnych, po prostu bezczelnie skopiowali amerykańskiego Garanda. Nazwali go Jon Shiki Jido Socju". po polsku oznacza to karabin model czwarty. Ich karabin był bardzo wierną kopią amerykańskiego karabinu M1 Garand, z tym, że wprowadzili dość drobne zmiany. Przede wszystkim zmienili kaliber broni na 7,7 Arisaka i zrezygnowali z ładowania klipsów z ośmioma nabojami, i dopasowano magazynek do ładowania dwoma łódkami po pięć nabojów w każdej od karabinu Arisaka. No i jednocześnie swojemu żołnierzowi dali w starciu z Amerykanami przewagę dwóch dodatkowych pocisków w magazynku. Jednakże na szczęście dla żołnierzy amerykańskich, Japończycy zabrali się za ten temat dopiero w 1944 roku i do końca wojny udało im się wyprodukować nie więcej jak 350 sztuk. Po II wojnie światowej oraz wojnie w Korei, gdy w USA zastąpiono garandy karabinami M14 opartymi na tej samej mechanice, Amerykanie zmagazynowali ponad połowę z prawie 6 milionów wyprodukowanych karabinów M1. Owe karabiny, jako pomoc humanitarna rozlały się po świecie, używane w różnych konfliktach zbrojnych po dziś dzień. Oprócz Stanów Zjednoczonych produkowali je także Włosi z firmy Beretta, którzy eksperymentowali z różnymi modyfikacjami tego karabinu. Ponadto w Stanach Zjednoczonych wyprodukowano też prototypową wersję dla załóg pojazdów, która była mniejsza od normalnego karabinu oraz eksperymentowano z wersją ze składaną kolbą dla załóg pojazdów i spadochroniarzy, ale jako, że istniał już M1 Carbine od Winchestera, takie wynalazki w armii były zbędne. Najdłużej użytkowane przez armię amerykańską i jej sojuszników były warianty karabinu M1 w wersji wyborowej. Reszta karabinów zaś bardzo szybko się zestarzała. M1 Garand ze swoim ośmionabojowym klipem nie mógł stanąć do równej walki z automatem Kałasznikowa, który posiadał 30-nabojowy magazynek i możliwość prowadzenia ognia ciągłego. A przecież to właśnie automat Kałasznikowa oszlifował do perfekcji założenia, które wcielił w życie John Garand. I cóż miał z tego sam konstruktor? Otóż on zauważył, że zmieniają się czasy i armia amerykańska znów potrzebuje jeszcze nowocześniejszego karabinu. I stworzył taki. Bardzo nowoczesny w układzie bullpup, czyli bez kolby właściwej, gdzie dzięki temu, że nie ma płetwy w drewnianej klasycznej kolbie, tylko tył karabinu opiera się bezpośrednio o ramię, mamy broń, która jest krótsza i wygodniejsza w operowaniu, a jednocześnie wciąż mamy zachowaną długą lufę, umożliwiającą prowadzenie precyzyjnego ognia. Stworzył bardzo nowoczesny karabin, lecz niestety nie udało mu się zainteresować nim wojskowych. Otóż ludzie, których jako wojskowy Beton musiał przekonać do swojej koncepcji w 1933 roku, w tym momencie tak bardzo przyzwyczaili się do jego wynalazku, że drugi raz nie udało się tego muru przebić. Co jest dość zabawną anegdotką, ponieważ Beton osiadł na konstrukcji, którą skonstruował dokładnie ten sam wynalazca. On sam zaś za swoją wielką pracę na rzecz wysiłku zbrojeniowego Stanów Zjednoczonych nie dostał nawet złamanego centa, bo w 1936 roku dobrowolnie przekazał wszelkie prawa autorskie na rzecz rządu Stanów Zjednoczonych. Nawet próbowano w kongresie przegłosować specjalną ustawę, dzięki której dostałby jednorazową, dość poważną zapomogę, taką nagrodę w uznaniu zasług, że przede wszystkim dzięki jego karabinowi wygrano wojnę w Europie i na Pacyfiku. Ale nie udało się tego przegłosować. Dlatego John Garant, jak każdy zwykły śmiertelnik, aż do emerytury w 1953 roku musiał codziennie przychodzić do pracy w Springfield i dopiero potem, jak odszedł na emeryturę, jakoś musiał z tej emerytury wyżyć i mógł zająć się rozwijaniem różnych swoich hobby i pasji, niezwiązanych z bronią. Zmarł w 1974 roku, w epoce, w której już nie tylko M1 Garant, a M14 Stały się przestarzałe, a w użyciu była zupełnie nowa konstrukcja strzelecka M16 konstrukcji Eugena Stonera. W filmie zaprezentowałem karabin M1 o dość niskim numerze seryjnym, co wskazuje na to, że mógł brać udział w walkach w II wojnie światowej na Europejskim Teatrze Działań Wojennych. Karabin udostępnił pan Piotr Walerysiak, który prowadzi strzelnicę Stone Range, na której nagrywaliśmy Garanda. No, i na tej strzelnicy prowadzi też działania w firmie szkoleniowej Ikem Tactical Shooting. Dziękuję serdecznie panu Piotrowi za udostępnienie karabinu do nagrań, i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy przy okazji omawiania jakiegoś następnego leciwego karabinu bądź innej konstrukcji strzeleckiej, która zrewolucjonizowała sztukę prowadzenia wojny. Ja jeszcze na dobranoc, na koniec montażu przypomniała mi się jedna ciekawostka, o której powiem po to, żebyście nie mogli w komentarzach o niej pisać z triumfalnymi uśmiechami. Otóż jak Amerykanie rozwiązali problem z zapiaszczaniem i zabłoceniem karabinów w trakcie operacji desantowych. Zamiast konstruować jakieś cudaczne zapiaszczacze, osłony, blaszki i inne tego typu wynalazki, w trakcie operacji desantowych jak na przykład D-Day Wydali po prostu żołnierzom do ich y, karabinów M1 Garand wielkie foliowe torby, nazywane prześmiewczo kondomami. I żołnierze zanim wyszli z barek desantowych mieli załadowane te karabiny w te specjalne plastikowe pokrowce i mieli je odpakować dopiero w momencie, kiedy wyjdą na plażę, znajdą się na suchym i będzie pewność, że karabin nie ulegnie zamoczeniu ani zapiaszczeniu. Dziękuję jeszcze raz za uwagę, życzę wszystkiego dobrego i pank, 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 klink!